Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hunty i kolejny odcinek Airline Tycoon 1. Tak, wersja jakiejś tam Evolution, ale to nie ma znaczenia. Airline Tycoon. Dobra, no i patrzmy co tu się dzieje. Patrzcie. Kolejny nowy dzień. Phoenix Travel od wczoraj nie zrobiło nic, nie mieli ani jednego lotu. Wczoraj mieli 1206 pasażerów i znowu tylu mają. W tym momencie przoduję ja i zajebiśnie. Znaczy to nie jest misja, czyli tutaj nie będzie żadnego wyznacznika, bo każda misja ma jakiś tam wyznacznik i jak dojdziemy do jakiegoś tam wyznacznika, to jest koniec, tak? Dla nas albo dla innych. Natomiast tutaj nie ma żadnego wyznacznika i po prostu są statystyki, które możemy sobie porównywać. Na razie jestem właściwie najlepszy. Czy ktoś chce kawy? Zacznijmy. Dobra, nie było złych rzeczach nic nie mówił, bo jeżeli będzie jakiś taki tak zwany zamach przeprowadzony przez tego naszego koleżkę z uzbrojonego z Petrol R, to... Oh shit. A jednak, to dzisiaj, tak? Nie widzicie, ktoś mi zrobił ten i w tym momencie muszę biec do łazienki, żeby się załatwić. Ale mam na szczęście tabletki i już jest po problemie. Aczkolwiek ktoś to zrobił i o tym będzie mówione na następnym spotkaniu. Jeszcze nie wiem kto. Spojrzymy jeszcze raz na globusik. Co tu się dzisiaj dzieje? W ogóle... Aha, tego nie mogę, bo tutaj jest cały czas zajęte. No trudno. No tak, tutaj Obaba 180 nam zajmuje ostro tutaj to wszystko. A to jest do Helsinek. A ty gdzie? A ty Oslo. A to do Helsinek jest, a jakbyśmy mieli coś, no to dobra. Na niedzielę, potrzebujemy coś na niedzielę. Ogólnie sobota i niedziela są takimi kijowymi momentami, bo część rzeczy jest pozamykana. Do. Niedziela jesteśmy w Rzymie. I... w Oslo. No to zobaczymy. Rzym i Oslo. O, jest Oslo. Ale tylko na duży samolot, to nie o to mi chodziło. Znaczy jakiś fajny mi... Tu mamy Reykjavik na poniedziałek. Możemy do Reykjaviku polecieć. Przydałby się jakiś stamtąd powrót, ale widzę, że nie mam. Teraz dzisiaj wszystkie z Warszawy są, a ostatnio są wszystkie do Warszawy, nie? Oj, masakra momentami tu jest. Oslo do środy, no to możemy wziąć, bo to w sumie nie takie, wie, super, a... duży czas. O, widzę, że ten... Aha, wszystkie są 180, no tak. Więc tutaj Reykjavik, no to polecimy na Reykjavik. Przydałoby się później jakoś wrócić. O, Helsinki i Oslo od razu, zajebiście, bo te Helsinki są... Nie, Helsinki jakoś wcześniej można wrzucić. Dobra, to je wrzućmy tutaj, jak nie znajdziemy z Rzymu. I wiecie, Oslo, Helsinki nie jest daleko, 700 km tylko, więc fajnie. Dobry zarobek, zajebiście. Cieszę się. Tu coś mamy. Zabaw się, zestaw do zabawy zapewni tobie, twoim znajomym, bla 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 bla. Ubaw F jajeczny, super. Klub zapaśniczy, coś tam, dobra. A co to jest? Lifetime, dobra, to są reklamy wszystko. O, i dotarły moje, w końcu, widzicie? Moje broszury dotarły. Możemy się zapytać... A, o 12 dopiero. To jeszcze raz zobaczmy na Globus, czyli tak, na poniedziałek by się coś przydało już szukać, ewentualnie na niedzielę na mały samolot. Niedziela, mały samolot. Niedziela, to jest na duży samolot. Poniedziałek, niedziela, o, to są na małe samoloty. Kijów, Amsterdam, tak? Amsterdam wygląda lepiej. Tutaj do wtorku, do czwartku. Okej, to możemy wziąć, no niedziela nie. Niedziela nas nie interesuje. Chociaż nie, niedziela nas interesuje, ale... Aha, Oslo, Amsterdam, ale spoko, dobra. Aha, tylko że tutaj i tak nie... Tu nie wykorzystam samolotu, to trochę słabo. Ankara. A, możemy walnąć tu na koniec. Jakoś tam ten. Amsterdam. Jeszcze moglibyśmy w niedzielę coś zrobić małym samolotem właściwie. Frankfurt. Nie. My coś, o, Dublin albo Tunis. Tunis. Dolecimy tam, kurde. Powinniśmy dolecieć. Spróbujemy. A jak nie, to coś poprzesuwamy. Nie dolecimy. O chuj. Czemu to jest zlecenie na sobotę? To znowu te Ateny nie wyjdą, tak? Kurwa.
Nie czaję. Ria, czekajcie, ten... Kair, Tunis. Może to Tunis to wrzucimy? Czasem widzicie, człowiek nie... Aha, to jest w drugą stronę. Fuck me. Szalateny. O, Jesus. To jest na sobotę, to jest na sobotę. To już jest na dzisiaj zaplanowane, no. Oj, 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 dorąbałem sobie po raz kolejny, no widzicie. Dużo tu jest kara? 40, 50 tysięcy prawie, diemet. Ale mam 2 miliony już ponad, więc nie jest źle. Nie, czekajcie. Aha, tak mogę, ale aha, tych Aten nie zrobię. Tu jest mniejsza kara. Jak to się kurwa stało, no? Warszawa, tutaj Moskwa. No nie, nie, nie polecę do tych Aten. Jeszcze mam Warszawa, Amsterdam. On jest tylko na ten. No dobra, to walnijmy to na razie tu. A widzicie, człowiek nie popatrzy. Dobra, na razie mamy i tak tutaj kilka dni pozajmowanych. Co możemy sobie odwiedzić? A, mamy to cargo. Cargo na razie mi niepotrzebne. Jest jeszcze trzeci typ lotów, o którym nie powiedziałem. Są to połączenia. Takie połączenie można sobie wykupić. I tutaj widzicie, jest koszt wynajmu na miesiąc, czyli tam będzie tam codziennie zabierać ileś pieniędzy, tam kilkadziesiąt tysięcy dziennie. I jest połączenia, na razie połączeniami nie będziemy się zajmować, dlatego że trzeba nam troszeczkę więcej, wiecie, renomy firmy i tak dalej. Tu widzicie całą mapkę połączeń, jakie połączenia są możliwe. I czym się różnią połączenia od zleceń? Zlecenie jak bierzemy, to wiemy ile zarobimy i tak dalej. Znaczy jaką premię dostaniemy, jaka jest kara. Ale to jest konkretny dzień albo tam wyznaczony okres, kiedy mamy takie zlecenie zrealizować. Natomiast połączenie jest na niebiesko pokazywane i to nie jest zlecenie konkretne, które jest jednorazowe, tylko to jest możliwość latania tam i z powrotem non-stop. Cały czas. Właściwie możemy sobie ustalić jeden samolot, który będzie tylko na tym połączeniu latał. Problem jest taki, że to jest połączenie i nie wiemy, które my oferujemy i nie wiemy, czy ludzie będą tym połączeniem latać. Dwa, musimy sobie zadbać o renomę na tym połączeniu, dlatego jak widzieliście w tym, jak jesteśmy tutaj u tego kolesia, tutaj, o właśnie, możemy wizerunek poprawić swoich linii albo moich połączeń, których w tym momencie nie mamy, ale jak będę miał już jakieś wynajęte połączenie, to buduję sobie wizerunek na tym konkretnym połączeniu. Im mam lepszy wizerunek, tym więcej osób wsiada do samolotu i tym większy jest mój zarobek. Więc po pewnym czasie faktycznie takie połączenia naprawdę dają ogromne zyski, bo jest jedna misja, gdzie chodziło o połączenia. Miałem połączenie do Tokio i zarabiałem na każdym locie na czysto, czyli bez już odliczając sobie wydatki na przelot do Tokio, który był naprawdę spore wydatki. Ponad 100 tysięcy, to na każdym połączeniu miałem pół miliona, ponad pół miliona, na czysto. Czyli dziennie potrafiłem, to było w jedną i w drugą stronę, więc dziennie zarobiłem milion na jednym połączeniu. Naprawdę zajebista sprawa. No ale okej, mam jeszcze coś takiego jak bank, też ważna sprawa. I tutaj możemy sobie zobaczyć, jak idzie komu, jak akcje idą, na przykład Han Airlines w tym momencie idzie w dół. I też widzimy akcjonariuszy. Możemy zobaczyć ogólnie, kto ile posiada procent w swojej firmie. My mamy 80% swojej, każdy ma 80% tylko w swojej firmie, pozostałe 20% można wykupić. Mogę wykupić u każdego, ale na razie nie ma to sensu. Natomiast jeżeli komuś gorzej idzie, albo chce po prostu zarobić trochę pieniędzy, może wypuścić na rynek swoje akcje. Po kilku dniach te akcje są wrzucone i wtedy my tracimy udział, nie? Bo jakby mamy, wiecie, to jest całość, my mamy tylko tyle akcji, a nagle z całości robi się tyle, czyli tyle nie mamy, nie? Tyle więcej nie mamy, czyli nasze akcje są niby te same, ale procentowo się kurczą, wiadomo. I uwaga, jeżeli będziemy posiadać 50% akcji danej sieci, danej firmy, to możemy z tą firmą zrobić cokolwiek. Z naszą firmą nie możemy nic zrobić, bo to jest nasza firma i ten bankier się zdziwi i mówi: proszę pana, ale to jest pana firma, to co pan w ogóle mówi? Natomiast jeżeli posiadamy akcje innej firmy, czyli oni wypuszczą akcje, my je kupimy, wtedy są droższe oczywiście, my je kupimy i będziemy posiadać 50% przynajmniej,
ich akcji, to możemy wtedy albo sprzedać zupełnie taką linię, to dostaniemy mega dużą ilość pieniędzy, naprawdę. Raz sprzedałem, miałem 1,5 miliona, kupiłem akcję za 1 300 000, czyli zostałem z 200 000. Następnego dnia, bo to jeden dzień trwa, następnego dnia powiedziałem, sprzedaję te linie. 44 miliony dostałem. Wow! Kupiłem za to nowy samolot, ustaliłem nowe połączenia. Ustaliłem sobie tak, żeby mieć, wiecie, wszystko na maksa, jakieś tam, wiecie, naprawienie samolotów i tak dalej. Poprawiłem standardy w samolotach, zrobiłem zajebistą reklamę. Tyle pieniędzy i tak 40 milionów, znaczy nie, 35 milionów poszło lekką ręką w ciągu 2 dni. Natomiast możemy też w drugą stronę, możemy przejąć dane linie, wtedy ta osoba w ogóle wtedy zostaje wypieprzona z lotniska. Tak samo jak sprzedamy albo przejmiemy. Wtedy też przejmujemy samoloty tej osoby, musimy sobie dobrać tylko pilotów, bo piloci nie przechodzą, ale personel przechodzi. Więc dokupujemy tylko pilotów. Jak nam się jakieś samoloty nie podobają, to możemy je sprzedać i też tak zrobiłem wtedy. Sprzedajemy samoloty, które nam nie pasują, jakieś takie zajebiste, wiecie, długodystansowe i o dużej pojemności sobie zostawiamy. I wtedy mamy więcej samolotów, bierzemy więcej zleceń, latamy i tak dalej, i tak dalej. Też jeżeli chodzi o terminale, jeżeli kogoś wywalimy, powiedzmy, że wywaliłbym Haner Airlines w tym momencie, zlikwidował ich firmę. O, widzicie, mój samolot przyleciał, możemy sobie tutaj stanąć i zobaczyć, jak ludzie się cieszą. Jak wywalę kogoś zupełnie stąd, no to wtedy to będzie puste i mogę u szefa wykupić. Znaczy, to tak samo jak te gabinety całe. No, są w miarę zadowoleni ci ludzie. Jakby było super, to by było... Znaczy nie, zielone nie, zielone to jest znowu obrzydzenie. No nie, no było trochę osób, wyszło zajebiście. Więc wtedy znika ich całe to i po prostu tutaj babka... Znaczy jest puste, nie? I mogę sobie albo to wtedy kupić, a jeżeli przejmę daną firmę, to automatycznie staje się moje. Znaczy to fajnie wtedy, bo się przesuwają terminale, bo to jest jakby ważna kolejność, to wtedy przejął Hany Airlines, to wtedy tego Feniksa wywali do tyłu, a mnie wstawi tutaj, żebym miał dwa obok siebie, nie? Śmiesznie wygląda. No nieważne, także to tak jest. 16, już jest 17, no wszyscy będą teraz już zamykać. A, możemy jeszcze zajść do łazienki damskiej. Nie wiem, jak to działa w jej wersji, bo ona wchodzi przecież do damskiej, ale jak wejdziemy my do męskiej, to dostajemy coś takiego, perfumy. I możemy je ponoć gdzieś napełnić czymś, ponoć w warsztacie, ale kurde, nie widziałem, żeby... O. Dzięki, ale lepiej to sobie zatrzymaj. Nie wiem, ponoć to można było, chyba już w tej wersji się nie da. Kiedyś można było to jakąś mazią ponoć uzupełnić i gdzieś to wylać komuś gdzieś chyba tu przed gabinetem, coś w tym rodzaju. No ale to mniejsza. No dobra, no nie ma nic dzisiaj już do roboty, więc kończymy dzień. Tak, chcę zakończyć dzień. Skróty klawiszowe są zajebiste. I patrzcie, ile już... O Boże, atak był na mnie, kolejny! Najlepsze jest to, że po wielu atakach ten szef skapnie się, kto robi te ataki. I wtedy na przykład, jakby powiedzmy, to Phoenix Travel cały czas robi na moją niekorzyść coś, to wtedy, patrzcie, on w ogóle nikogo nie przewozi. Dalej ma, od 2 dni ma tyle samo pasażerów, a mi cały czas rośnie. Więc jeżeli on będzie na przykład robił cały czas ataki na mnie, non-stop, to wtedy szef to odkryje i każe nam na przykład zapłacić, ileś tam na przykład milion musi mi zapłacić. I nie ma wyjścia, on musi to zapłacić wtedy. No, ale o co chodzi? Aha, znowu będzie powiedziane. W każdym razie możemy przyuważyć, kto wchodzi do tego kolesia od tych pułapek i wtedy zauważyć, kto nam robi te kawały. Dzień dobry, obawiam się, że mam złe wieści. Doszło do aktu sabotażu w Falcon Line. Ta zawsze jest święta. Podły atak przy użyciu broni biologicznej. Nie pozwolę, żeby takie rzeczy działy się na moim lotnisku. To było z tą tabletką, co miałem w kawie. Jest za to odpowiedzialna, żeby nie próbowała tego więcej. Dobra. Dobrze, przejdźmy teraz do Falcon Lines. Twoja reputacja jest przeciętna, co nie znaczy, że nie powinna być lepsza. Twoje samoloty są w bardzo dobrym stanie i o to chodzi. Jestem zadowolony z kompetencji twoich pracowników. Teraz pomów... Najlepsze, mi się podoba, czasem jest u niego coś takiego, że on mówi, na przykład jeżeli będziemy mieli w zajebistym stanie samoloty, a w złym stanie personel, to on będzie tak, to on tak zacznie krzyczeć, mówi tak, twoje samoloty są w niesamowitym stanie, tak trzymać, a twój personel jest turbochujowy, zmień to! I takie, robisz tą samą intonacją, dwa różne stwierdzenia, no ale okej. Dobra, no mamy te Ateny, które, no nie zrobimy ich dzisiaj, więc no dupa, zbita.
Kair, Tunis, no. Nie zrobię, choćbym chciał, no. Kara tu jest 49 tysięcy, a tu jest 35, no. Więc po prostu to sobie już wywalę. Tak, niestety, ale tak. O, widzicie, terminal zajęty. Okej, na niedzielę coś szukamy w takim razie, tak? Na niedzielę, ale na mały samolot, albo na poniedziałek na obydwa. No dobrze, zostaniemy sobie tutaj. Mały samolot niedziela, okej, ale coś z Warszawy by się przydało raczej. Poniedziałek do Moskwy. O, czekajcie, tu jest niedziela i do środy. A, niedziela, ale to jest... A nie, na dwa samoloty. A, kurwa, tutaj jest na duży samolot. To nie, to niedziela niespecjalnie. No, jakiś wtorek. Wtorek weźmy. Kurczę, no, najlepsze są loty, kiedy możemy polecieć w jedną stronę i później wrócić. No, to jest zajebiste, no ale... Co zrobić? Reykjavik? Bo tu jest, wiecie, do środy, więc jest spoko. W niedzielę. Po prostu musiałbym w niedzielę być w Reykjaviku, co jest raczej niemożliwe z tym samolotem, bo... Chociaż on ma tu 90, tu ma 80, 180 tu też. No nie zalecę do Reykjaviku, chociaż czekajcie. A mógłbym tą Moskwę tu przenieść? Mogę. Czy nie, to jest Rzym, przepraszam. Teraz jest... Moskwa. I będzie w Warszawie, tak? Tak. Możemy to spróbować zrobić. To jest Reykjavik, a... Czekajcie, ja sobie przy monitorze przyłożę palec, okej. Okej, widzę dokąd to jest. I zgodzi się, dobra, to weźmy ten Reykjavik w takim razie, on ma być na niedzielę. Weźmy te dwa Reykjaviki, bo wiecie, w tej i we w te polecę i zajebiście. To jest Reykjavik i to jest Reykjavik, tak, dokładnie, tak chcę. Na razie wróćmy tutaj. Ułożę sobie ten Reykjavik. Wiecie, o co mi chodziło. A. Tu znowu się mi nie zgadza, ale dobra, tak się zgadza. Aha, tu znowu się tak nie zgadza. Czekajcie, załóżmy to w ten sposób. W ten sposób. I tamten drugi spróbuję przystosować do tego, co tutaj panuje, a nie na odwrót. O Boże, jak daleko. Przejebane. Dobra, jednak spróbujmy to przestawić. O, to się ładnie przesuwa wszystko. No i wszystko gra, zajebiście. Mamy jakiś Dublin. To mamy do Warszawy. Na niedzielę, tego już tu nie zrobimy, ale tutaj możemy zrobić. No dobra. Jest, jest. Mniej więcej. Co tu mamy? Ankara. O nie, no to wszystko jest takie. Dobra, na poniedziałek możemy na kolejnych szukać zleceń. Jesteśmy w Reykjaviku dużym, a małym jesteśmy w Warszawie. Szukajmy czegoś, patrzę najpierw po cenach. Ceny mi nic nie mówią. Czwartek, poniedziałek. Duży samolot do Moskwy. Frankfurt na niedzielę. Nie no, na poniedziałek. Chcę coś na poniedziałek. No mamy Moskwę. Słabo na razie. Zobaczmy na cargo w takim razie. No to na konkretny dni to jest osoba. Ale na przykład mamy do środy. Berlin, Warszawa. I zajebiście. I duża premia za to jest. A widzę, że za cargo są naprawdę spore premie. To na konkretny dzień to jest słabo, to jest naprawdę słabo. Bo to kilka razy trzeba latać, no 100 ton. Weźmy sobie ten do środy, ten Berlin. Czekajcie, klej mu jest potrzebny, ale... Jak spojrzał na mnie takim, klej będzie potrzebny, nie? Tu jeszcze możemy sobie, o, na bieżąco możemy sobie tutaj wyniki podglądać. Na tym. No, także prowadzimy. Coś ten klej trzeba było jakoś... coś mógł dać, żeby ten klej sobie mógł wziąć. Czekajcie, a to do czego służyło te szczypce? Nie wiem, muszę sprawdzić niektóre rzeczy. Do czego służą? Mamy jeszcze tak, mamy Rick's Cafe, kawiarnię Ricka. Co podać do picia? Podobno jesteś ekspertem, jeśli chodzi o linie lotnicze.
Zgadza się. Dawno temu miałem nawet jedną. Zaraz. Teraz przypominam sobie, kim jesteś. Ostatnio widziałem twoje zdjęcie w gazecie. To ty kierujesz jedną z linii lotniczych, prawda? Owszem. Przychodzę spytać, czy masz dla mnie jakieś rady. No pewnie. A tak przy okazji, mów mi, Rick. Przede wszystkim musisz zdobyć zlecenia. Na tutejszym lotnisku są dwa biura pod... Jeżeli jeszcze ich nie masz, kup sobie... A ja nam dodaję takie rady, ale czy coś jeszcze? Nic takiego nie ma. Że leciałem jak należy. A to jest były pilot. A ten drugi zboczył z kursu. No trudno. Tak czasem bywa. Były właściciel linii, były pilot. Kurczę, niech mi się to otworzy, naprawdę. No możemy z nim pogadać, ale... Kiedy dostarczycie nasze samoloty? Dzięki nowoczesnym metodom produkcji i magazynowania możemy dostarczyć od razu prawie wszystkie samoloty. Chcę kupić. Wspanie... No i możemy sobie tu poprzeglądać. Jakieś mamy Airbusy, Lockheed'y, McDonnell... Buck? Aha, Buck robił samoloty, nie wiedziałem nawet. Tu w ogóle jakieś nieznajome dla mnie. Aha, to jest IU przecież, IU-62, nie? IU-Shin Soviet Union, nie? IU-y. Oh, Lockheed, Bay, Boeing. Kurczę, no przydałoby się, że to się otworzyło, to jest zabawne dosyć, no ale to już nie chce się otworzyć. Nie pamiętam, do czego to jest szybko. O, czekajcie, ktoś tu... A, Phoenix Travel, no oczywiście, że tak, oczywiście, że Phoenix Travel, no jak żeby inaczej. Więc spróbujmy... A, tu możemy kombinować. Kombinerki już nie chcę, drugi raz to nie chcę. Dajmy sobie do tak, Phoenix to... Travel. Może... Przesolimy jedzenie na pokładzie. Piekielnie przesolone i którym samolotem mam się... No i teraz możemy jeszcze wybrać, który samolot, nie? Weźmiemy ten, który jest większy. Okej, okay, podejmuję się tego. Chociaż tu akurat nie ma to aż takiego znaczenia. Żeby przeciwdziałać temu, uwaga, patrzcie tu, czy nie wydaje... O, patrzcie, właśnie wszedł. Chciałem tutaj wam powiedzieć, że czy nie wydaje wam się coś dziwnego w tym miejscu? No właśnie tu jest, słuchajcie, agencja ochrony. Taki ziomuś jest. Witam, to na pewno piękny dzień. Nigdy tego nie powiedziałem, dobrze? Świetny jest, świetny. Ładne biuro. Ładne biuro. Co robisz? Safe and Security, spółka z o.o. Zadbamy o twoje bezpieczeństwo. Dozorujemy, monitorujemy, pilnujemy i alarmujemy. Cokolwiek i kogokolwiek, jak klient zaordynuje. Nie ma lepszego sposobu, aby stracić... zabezpieczyć pieniądze. Co stracić pieniądze, no. Patrzcie, ta maska w ogóle tu wyziewy jakiś ma. Tak, no i tutaj możemy właśnie, widzicie, możemy monitorować swoje biuro, notebooka, którego jeszcze nie mamy, personal biura, bank, połączenie. To wszystko ma związek z tym, jakie rzeczy mogą ktoś nam, może ktoś nam robić. No bo tu w ogóle jakiś koleś tutaj pod kratką widzę, jest zajebiście. Aktualnie wyjścia 1-3, to nie wiem co to jest. No ale tak, możemy samoloty monitorować, żeby nikt nam samolotu nie, wiecie, nic z samolotem nie zrobił. Połączenia. No tak, no to jest właściwie to samo. Bank, bo na przykład ktoś nam może włamać się, prowadzić, włamać na konto, nie? I za takie oszustwo. To oszustwo zazwyczaj jest, kończy się po prostu tym, że ktoś mi tam pieniądze daje, oddaje. Personal, biuro, bo na przykład można bombę w biurze mieć, nie? Także takie różne rzeczy. Zastanawiam się, czy można tutaj coś kliknąć, komuś, że można mu coś zabrać, ale chyba nie. Do widzenia. No nie da się tutaj nic chyba dać. Nie potrzebuję tego. No więc tak to wygląda. Dobra, wyjdziemy stąd. Zobaczmy sobie, jakie są ceny paliw. Kurwa, strasznie drogie. Mogłem kupić te... O, Jezu, tego nie chcę. Na poniedziałek coś ewentualnie, nie? Bo na razie to nic ciekawego nie mamy, co? Dobra, kara daleko od siebie. Moskwa. No dobra, możemy lecieć do Moskwy. Jakichś pieniędzy ogromnych nie zarobię, widzę. Do piątku, do czwartku, Ankara. No dobra, to lećmy, to idźmy. No, dwa razy Ankara, nie? Co nie taki daleki ten lot jest, no ale okej. Na razie to sobie wyrąbimy tak. No właśnie. A to obydwa tu musimy dać, tak? Warszawa, Moskwa. Dwa razy. Na...
Ej, to jest do piątku, a to w poniedziałek jest. Dobra, to na razie sobie walniemy gdzieś tu na dole, żeby nam nie przeszkadzało. Nic ciekawe. A nie, czekajcie, jeszcze cargo. Zapomniałem o tym cholernym cargo, bo go nie używałem do tej pory. Do Berlina musimy przelecieć. I mamy tu ile do zrobienia? Sporo chyba. 100 ton. No okej. Okay. To będziemy coś myśleć. Tu jesteśmy w Moskwie. A tu lecimy do Amsterdamu na przykład. Więc możemy polecieć od razu przez Berlin. No a tu nie będą, wiecie, ogromne jakieś te dystanse. O, patrzcie jak ładnie. Tutaj mogę polecieć od razu do Berlina. To od razu coś tam wskuram. To jestem w Rzymie. No to z Rzymu do Berlina nie jest daleko. Jakoś tak na ziemi otwarte. Aha, otwarte oznacza tyle, ile mi zostało. Tak mi się coś wydaje, nie? Bo to się zmniejsza. Piszę, ile będę brał. Okej, okay, no ale tu mamy jeszcze sporo czasu, więc na razie tak ustawmy. Jak to mamy, tak to mamy i będziemy się tym martwić. Później 17 już możemy kończyć. Dobra, zrobimy sobie jeszcze na szybko ostatni dzień i tu będzie koniec. O, widzicie. A, ten jednak do Harlan Airlines poszedł. No, zaczęli coś wozić w końcu, ale ja już jestem dużo przed nimi. Dzień dobry. Obawiam się, że mam złe wieści. Doszło do aktu sabotażu w Hane Airlines. Ktoś majstrował przy telefonach. To niedozwolone. Sabotaż nie będzie tolerowany. Cały czas prowadzone jest śledztwo i zbierane są dowody. Niech to będzie ostrzeżeniem. Oprócz tego miał miejsce sabotaż. Phoenix Travel. Pewnie to był tylko głupi kawał. Niemniej jednak nie wolno tego tolerować. To jest to moje przesolone żarcie. Nie pozwolę, żeby takie rzeczy działy się na moim lotnisku. Ostrzegam osobę, która jest za to odpowiedzialna, żeby nie próbowała tego więcej. Dobrze, mamo. Jaki uśmiechnięty. Przejdźmy do następnego punktu naszego spotkania. Zrozumieliście, suki syny. Sunshine Airlines. Dobra, to na razie nas nie obchodzi. A widzicie, na razie nieźle nam idzie naprawdę. W przypadku tych na tle innych. O. Boże, coraz droższe to paliwo jest. Jesus. Co my tu mamy? Okej, nie chcę. Instytut Malarstwa Głęboko Współczesnego. Nie, dziękuję. Frank, loteria milion. Czy marzysz o lataniu samolotem? Czy chcesz mieć tysiące na koncie? Dąż do gry, wygrywaj miliony. Nie wiem, co to jest. No, dobra, trudno. Tyle. Co tu jeszcze robić? No widzicie, wszystko jest pozamykane. Kurczę, nie pamiętam, co się robiło, żeby ten klej zdobyć. I te obcęgi, gdzieś się ich tych obcęg używało. O! Co jest? No, nie wiem, dlaczego tu wszedłem, nieważne. Ale chyba nie tu. Nie. Czekam, aż mi się... Niech to się otworzy. No, do światełka rusza. Pik, 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 pik. Dobra, na razie zawróćmy tutaj. Warszawa, Nairobi. I to kurczę ten. No, ale widzicie, niby 90 pasażerów tylko, ale za daleki dystans jak dla mniejszego samolotu. A tu mamy... A, znowu ten, na poniedziałek. No to nie. Daleko. No to Nairobi. Ale czekajcie, zajdźmy sobie jeszcze raz, zobaczmy w ogóle jak to wygląda. No w poniedziałek my możemy gdzieś lecieć niby. Małym samolotem tylko, tak? Ten niespecjalnie wygląda na... A zawsze z Berlina, o właśnie, bo z Berlina na Warszawę. Zobaczmy na jakieś małe takie, o, na przykład Warszawa Monachium w poniedziałek. I zajebiście, i bierzemy sobie coś takiego. Warszawa Frankfurt we wtorek też weźmiemy. Londyn, Jad, Kijów, Nairobi. Dobra, na razie spróbujmy w ten sposób. I wiecie, będziemy latać pyk, 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 pyk. Ten sposób. Z Rzymu, tak? Rzym, no dobra, no, czyli Rzym, Berlin, Warszawa. Taki trójkąt raczej. No i teraz na przykład do Monachium. Znowu sobie tu walniemy cargo. Tu będzie... A, Frankfurt już jest, tak? No to znowu sobie tu walniemy cargo. Otwarte 12 ton. Tak, no to jeszcze jedno. 0 ton. No i zajebiście, i tyle będzie. No ten jeden poleci, ten ostatni poleci za małą ilością ton. No ale to już nieważne.
Dublin. Dobra, no i to się jakoś tam skoro. No te cargo nie są jakieś najszczęśliwsze. Trzeba szukać jakichś takich, wiecie, mega okazyjnych, z mega dużą wypłatą. Chociaż no nie są, no wiecie, no kto by to chciał? Ankara, ten, no dobra, to można szybko zrobić, ale kuźwa, 20 tysięcy za to? Aha, to jest tylko 15 ton. No dobra, to niby można to na jednym posiedzeniu zrobić. Nie, bo ja wybrałem sobie 100 ton, także latam. Nie, a to 15 ton to no, najmniejszy mój samolot może przewieźć. Nie, no to okej, powiedzmy. Ankara, Ateny. Tu jest, kurde, fajne. Madryt, Ankara. Czyli można by to wziąć. To akurat, wiecie, wracając się, ale patrzcie, że tutaj właściwie fajnie to wygląda. Ankara, Ateny. To jest 40 ton tylko. Szybko można by to przewieźć właściwie. Weźmy sobie te dwa. I rozbił ładunek, zajebisty, nie? Nie chciałem tutaj zajść do siebie. O, właśnie. No tak, z Madrytu mogę sobie lecieć. Później szybkie Ankara, Ateny, nie? Czajcie. O, tu mam do nie, czekajcie, to jest do Ankary, a nie, to jest do Madrytu. A, demet, to jest do Ankary, a chciałbym z Ankary mieć coś. Madryt, Ankara, no nie ma jakiegoś takiego, kurde, tutaj niestety. No przydałoby się coś do Madrytu wyszukać, nie? Nie wiem, to zostanie 8 ton, tak? No przydałoby się, żeby ten samolot raz poleciał. I wtedy będę miał full, nie? No, dokładnie. Bo on ile bierze? 24 tony na raz? Tak, a tamten 16, czyli razem dają 40. No tak to wygląda. Dobra, czekajcie, bo jeszcze co sprawdziłem właściwie. Na wtorek mogę coś szukać sobie. Ewentualnie na środę. O, Warszawa, Sztokholm, poniedziałek, czyli jutro, zero kary, ale to takie. A tu jest do piątku do Tunis. No w sumie tam niedaleko jest Ankary, to można by jakoś tam by przelecieć. Jakby nie było. No weźmy to. Powiedzmy coś takiego. Ankara, Warszawa, no przecież. O, tak, faktycznie. No i dobra. No i tak to mniej więcej wygląda, moi państwo. Na razie nic więcej nie chcę. Widzicie, nie jest niedziela, więc część rzeczy jest zamknięta w ogóle. Weźmy do banku, ale tutaj widzę, że. O, tutaj Phoenix Travel. O, patrzcie, jak ja ładnie się odbiłem, lecę do góry. Czyli tutaj odrobinę spadają w dół. Czyli tutaj idą na łeb, na szyję. Masakra z nimi. No dobra, trudno. Kurde, to czego były te obcęgi? Zobaczę przed następnym odcinkiem. Dobra, właściwie tutaj chyba już wszystko, bo możemy jeszcze. A, biuro jest dzisiaj zamknięte. Nie, dzisiaj nic nie zrobimy, no. Możemy jeszcze zobaczyć sobie na ekran, nie? Tutaj są odloty i przyloty na dzisiejszy dzień. Kurczę, nie pamiętam, do czego te obcęgi były potrzebne. O, wy dzisiaj działacie. Czekajcie, poczekamy. Może się, wiecie, otworzy mi to. Jakoś za chwilę. Do widzeń. Do widzenia. Do widzenia. Chciałbym, żeby to się otworzyła ta szafka, no. Jesus. O Boże, Boże. Ale mówię, ostatnimi dniami się naprawdę sporo wygrałem w tą grę. Mi się tak zajebiście spodobała i za chwilę mówię, ej, kuźwa, bo muszę to nagrać w ogóle. W ogóle o ten. Miałem wspomnieć o jednym z widzów. Zapomniałem tego zrobić na początku. Właściwie on troszeczkę ten. No, gadaliśmy sobie tak właściwie, nie wiem, z tydzień temu, jak nagrywam ten odcinek. Gadaliśmy sobie z jednym z widzów, Damianem. I to jest, słuchajcie, chyba najstarszy mój widz, nie pod względem wieku, tylko pod względem długości siedzenia na moim kanale, bo to jest jeden z pierwszych moich widzów ever. Jeden, nie wiem, chyba z pierwszej trójki czy coś takiego, kiedy zakładałem kanał, nie wiem, 4 lata temu czy coś takiego, i on do tej pory jest i ogląda.
mówił tam, że przez jakiś czas nie miał czasu oglądać, bo coś tam, ale nagle ale jak mu się tam coś skończyło, jakiś etap w jego życiu, to teraz miał pełno czasu, więc po prostu siadł i non-stop oglądał, wiecie, już nie musiał klikać sobie, wiecie, pojedynczo oglądać odcinków, tak jak ja je wrzucam co jeden dzień, tylko wrzucił sobie jedną serię, odpalił, mówi, słuchaj, dzisiaj siadłem, obejrzałem całego, tam nie wiem, dajmy, nie wiem, Crysisa, nie bez powodu to mówię, powiedzmy, obejrzałem całego Crysisa u ciebie, jeb, nie, i tak serii za serią sobie oglądał, no kurwa, nie otworzy mi się to, co za gówno, no trudno, szkoda, mogłoby się otworzyć, oj, no, także miałem o nim wspomnieć, i właściwie on też tutaj ze mną siedział, troszeczkę nad tym, żeby mi pomóc, żeby móc odpalić normalnie tą grę, więc on troszeczkę też tutaj mi pomógł i ogólnie gadaliśmy sporo o tej grze, nie? On też mnie upalał i to ostro w młodości. Ten idzie do warsztatu. Dobra, no to tyle chyba, no nic dzisiaj więcej nie zrobię, że mi się to nie chce otworzyć, no wkurzające, mega wkurzające. Czasem to się wchodzicie i jeb, otwiera się, nie? Może z nimi coś pogadam z nim albo coś. Chcę. Stare gry. Okej, wyprosił mnie, bo to już jest koniec dnia. Także nic, ja się z wami żegnam, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Ja tutaj sobie zapiszę grę. Drugi odcinek. Nie będę już pisał odcinek i całego. Dobra, no, także to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Bye bye. Jak się to wyłączało?